Szanowni Państwo, no rząd chwali się dziś nie pierwszy raz, że uszczelnił bohatersko VAT, że jak to określa budżet państwa, dochody budżetu państwa, to dobrze brzmi, dochody budżetu państwa wzrosły aż o 160 miliardów złotych z tego tytułu. A co więcej, Koalicja Obywatelska podobno czasem jeszcze przebrzmiewa, że podobno wolnorynkowa, zamiast to krytykować, to jeszcze się wykłóca, że oni też skutecznie ściągali VAT. Zresztą co do Koalicji Obywatelskiej, to po słowach Donalda Tuska, że mieszkanie prawem, nie towarem, już chyba nie mamy złudzeń, przeszliście na stronę socjalistów pełną gębą. Tymczasem nie ma się czym chwalić. Nie ma się czym chwalić, bo jeżeli do budżetu trafia z podatków 163 miliardy więcej niż wcześniej, to znaczy, że ograbiliście obywateli o 163 miliardy więcej. I to nie jest tak, że wy tutaj ograbiliście tylko tych złych przedsiębiorców, tych kapitalistów, bo jeżeli zły przedsiębiorca, kapitalista, jak to go widzicie, płaci wyższy podatek, to on musi podnieść ceny i stąd inflacja i stąd de facto ograbianie wszystkich Polaków za pośrednictwem wyższych cen produktów. Co więcej, o VAT-cie mówimy. Przedsiębiorcy tworzą produkty z produktów, które kupują z VAT-em, panie ministrze, więc to też pośrednio wpływa na kolejne ceny produktów, z których znowu pobieracie oczywiście efektywny średnio 16% VAT-u. Co więcej, w zmianach, które dzisiaj proponujecie, pojawia się kolejny element walki z gotówką. Otóż pojawia się drobnymi kroczkami ten atak, pojawia się preferencja dla płatników podatków bezgotówkowych w postaci łatwiejszych warunków na szybsze uzyskanie VAT-u. Czyli następuje kolejna dyskryminacja ludzi, którzy chcą się posługiwać gotówką. Jest to oczywiście skierowane celowo po to, żeby w końcu gotówkę zlikwidować. A dlaczego chcecie zlikwidować gotówkę? Dlatego, że gotówka jest ostatnim bastionem wolności. Dlatego, że jeżeli przestaniemy używać gotówki, to będziecie mogli realizować swoje totalniackie zapędy, inwigilować każdą transakcję Polaków, kontrolować każdą transakcję Polaków i opodatkowywać każdą transakcję Polaków. I przy tej okazji, skoro rozmawiamy o podatku VAT i o ustawie o podatku VAT, którą znowu zmieniacie, co samo w sobie jest złe, bo przedsiębiorcy znowu muszą się dostosować do nowej rzeczywistości, się w niej odnajdywać. Już lepiej, żebyście po prostu nic z niej zmieniali, ale przy okazji debaty o podatku VAT życzę z okazji Dnia Kobiet wszystkim kobietom mężów bez VAT. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.